Przyszedłem odebrać serum dla doktora Connorsa. Wytropiłeś mnie. Bardzo dobrze. Zobaczmy, czy masz siłę dokończyć to, co zacząłeś. Dlaczego jej nie wyzwolisz? Chcę tylko ocalić przyjaciela. Dokończymy później. Ostatnie łowy. Harry! MJ! Mam serum! Kieruję się do fundacji! Jak poszło? Naprawdę nieźle! Z Cravenem zrobiło się trochę... gorąco. Nie uwierzysz, ale jakimś cudem jest silniejszy niż się wydaje! Hej, najważniejsze, że jesteś cały. No i zdobyłeś serum. Świetnie się spisałeś. Przygotuję serum. A naprawdę? Było naprawdę... Nie chciałem martwić Harry'ego. Craven już wie, że kostium szwankuje, gdy znajduje się w zasięgu określonych częstotliwości. To poważna awaria? Trochę tak, ale dam radę. Dobrze, że jesteś cały, ale też na siebie uważaj. Daj znać po laboratorium. Jasne. Na razie. Masz to jeszcze? Zobaczmy, co w tym siedzi. Okej. Dodałem do naszego serum starą próbkę krwi Connorsa. Jeśli zniszczysz atomy blokujące receptory Lizarda, zrobimy antidotum i będzie gitara. Na luzaku. Byleby z głową.
Jak ci się podoba kombinezon? Jest dobry. Świetny nawet. Tylko trzeba się przyzwyczaić. Tak. Porządnie go przetestuję, kiedy to wszystko się skończy. Już niedługo. No. Mamy to? Mamy to. Czekaj. Czy to ci nie wygląda niestabilnie? Gdyby umieścić w środku kilka elektronów, ustabilizowałbym to, ale potrzebny jest... Akcelerator cząstek! Ha! To jakby ostrzyć się strzelbą! To by był fryz. Ponoć trzeba go naprawić, ale może... Dobra. Bez czarnych dziur, bez czarnych dziur. Zmiana ciśnienia rozstroiła wewnętrzną sekcję. Żeby to naprawić, trzeba tam wejść. Ej! Co ty wyprawiasz? Kostium mnie ochroni, nie? Peter, nie jestem przekonany. Wyluzuj i myśl pozytywnie. Bądź optymistą. No i? Jak jest w środku akceleratora cząstek? Niesamowicie! Musisz tu wejść, kiedy oddam ci kostium. O, tak. Już nie mogę się doczekać. Co się właściwie stanie, kiedy to naprawię? Jeśli nie będzie już problemów z ciśnieniem, to nic. Będziesz mógł wyjść. Ale piąstka szaleje. Ustabilizuj ją magnesami. Jak? Po prostu znajdź równowagę. Akceleratory cząstek raczej do tego nie służą. Raz, drugi. I jak? Dobrze? Prawie. Przed tobą są kolejne magnesy. Jeśli nie ustabilizujesz piąstki, serum przepadnie. Dam radę. Tylko nie zczyść mi kart bibliotecznych. Nie dotykać wiązki! Nie dotykać wiązki! Dalej! Udało ci się! Jesteśmy w domu! Możesz wyjść. A to co? Wyładowanie elektrostatyczne. Akcelerator działa, panie Złota Rączko. Thank you.
dotąd przybywamy. Kostium musi mieć wrażliwy słuch. Najwidoczniej. Co to było? Kolejne wyładowania. Ale akcelerator działa. I jest serum. Pożar. Ja po tej, a ty po tamtej stronie. Dobra. Sieci na nich tu się nie zdadzą. Muszę użyć czegoś innego. Harry nie da rady ugasić tych wszystkich pożarów sam. Dobrze, dobrze. Te wyładowania pewnie usmażyły czujniki przeciwpożarowe. Spróbuję włączyć je ręcznie. Antidotum dalej się robi? Powinno, ale jeśli pożar uszkodzi akcelerator, przepadnie. Przestań się w końcu rozprzestrzeniać! Ten pożar jest za duży dla sieci. Pomyślmy. Łatwiej start. Niezłe ciśnienie. Już niedługo! Ugaszone. Jak ci idzie, Harry? Mijam każde możliwe i znane ludziom zabezpieczenie. Życie na krawędzi! Tak sobie myślę, że z każdym większym przedsięwzięciem jest jakiś problem. To właśnie był nasz! Nie zapeszaj! Na dole wszystko ogarnięte. Muszę jeszcze pomóc na górze. To już wszystko. Udało się! Wyłącz wszystko, a ja wezmę antidotum i znajdę do